dlatego że Rosja wciąż atakuje Ukrainę, to bezpieczeństwo energetyczne jest zagrożone zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Więc ta konferencja moim zdaniem też pokaże, na ile ważną jest nasza wspólna solidarność energetyczna, żeby pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za te zbrodnie przeciwko infrastrukturze krytycznej Ukrainy, no i żeby po prostu Rosja nie czuła się bezkarna, ponieważ w sytuacji, kiedy wciąż trwają te zbrodnie i uderzenia w infrastrukturę krytyczną Ukrainy, to cały system energetyczny europejski jest, ponosi skutki także. Także ta konferencja pokaże, jak ważna jest solidarność, no i jak ważna jest nasza współpraca bilateralna, bo ja się cieszę z tego powodu, że nasze stanowiska Polski i Ukrainy w tych kwestiach energetycznych są bardzo spójne, bardzo wspólne, także te, które dotyczą agresji rosyjskiej, i to też stwarza odpowiedni fundament dla rozwoju takiej współpracy w dziedzinie energetycznej. Mamy sporo różnych projektów i w sferze energetyki, i jądrowej energetyki, i przesyłu ropy, gazu i tak dalej, i magazyny gazu w Ukrainie. Także te projekty są już realizowane, a wierzę, że po naszym wspólnym zwycięstwie nad agresorem rosyjskim jeszcze więcej będą te relacje zacieśnione.